Niedaleko miasta Puyo mamy okazję zwiedzić dżunglę w miniaturze. Prywatny właściciel na terenie 70 hektarów użytkowanych wcześniej rolniczo reaktywował dżunglę. Można tu, niczym w ogrodzie botanicznym, obejrzeć różne rośliny charakterystyczne dla nadamazońskiej dżungli. Curara. Bambus. Palma wykorzystywana na dmuchawki. Maniok. Trzeba też z czegoś żyć. Liana dusiciel. Drzewo balsa. W miasteczku Puyo odwiedzamy schronisko dla zwierząt. Przebywają tu zwierzęta odebrane handlarzom i kłusownikom. Odbywają one swoistą rehabilitację i w wielu przypadkach wracają do swojego naturalnego środowiska. Kajman. Kapucynka. Ocelot. Jaguar. Puma. Tapir. Pekari. Kapibara. Czepiak.